9 sierpnia 2020 roku odbyły się wybory prezydenckie na Białorusi. Ich wyniki sfałszowano. Setki tysięcy Białorusinek i Białorusinów wyszły na ulicę, by pokojowo protestować i bronić demokracji. Od tamtej pory wychodzą codziennie, choć spotyka się to z agresywną reakcją rządzących. Codziennie protestujący są aresztowani i przetrzymywani w więzieniach. Wciąż pojawiają się doniesienia o biciu, o stosowaniu tortur. To zresztą też widać na zdjęciach, które są przekazywane przez media. Protestujący studenci i studentki są wyrzucani ze studiów. Mieszkania protestujących są przeszukiwane. Porywani i więzieni są działacze i działaczki opozycji. Sytuacja zmusza białoruskich obywateli do ucieczki z kraju w obawie o życie swoje i swoich bliskich. Codziennie Białorusinki i Białorusini boją się wyjść z domów, lecz wychodzą, by protestować, a także oddać hołd swoim bohaterom, poległym w tej walce o godność. To się dzieje tuż obok. To są nasi sąsiedzi, ale i przyjaciele. Dlatego Polki i Polacy muszą o tym wiedzieć. 10 grudnia, w Dzień Praw Człowieka, 124 dnia protestów, otwieramy wystawę Białoruś – Droga do Wolności. To nasz białoruski, składany szlach do swobody. My przejdziemy go i obowiązkowo przemożemy. Żywie Białoruś! Żywie Białoruś! Żywie Białoruś! Żywie Białoruś! Żywie Białoruś! Żywie Białoruś! Żywie Białoruś!